Tutaj sobie w tej chwili ćwiczymy sposoby reagowania w stresie, radzenia sobie w stresie. Pokazuję im te metody, które stosujemy w sporcie wyczynowym. A więc według tej teorii, gdzie tak naprawdę stresu nie ma, według Lazarusa i Folkman, stresu nie ma. Stres jest wtedy, kiedy wchodzimy w nim, w interakcję, to kształtujemy tutaj postawę, integralną postawę optymalnej gotowości startowej, tak to się w sporcie nazywa, a więc taką postawę, która pozwala te różne trudności podczas startu pokonywać. Trudności związane najczęściej z występem publicznym. A że postawa ma trzy wymiary, a więc to jest wymiar poznawczy, czyli nasz zasób słownictwa, pogotowie tak zwane werbalne, to tutaj akurat to, co widzicie, to tworzą sobie takie pogotowie werbalne, które jest przyjazne, które ich mobilizuje i motywuje do pokonania stresu i traktowania go jako wyzwanie.